Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak w każdą niedzielę witamy w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, nasza gospodarka nie jest oderwana od gospodarki unijnej, a ta od światowej. Dzisiaj m.in. o unijnych pomysłach na rolnictwo. A o tym z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są pani Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Oraz pan Jacek Podgórski, Świat Rolnika Info. Witam panów również, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Szanowni Państwo, może najpierw do pani Moniki. Unijne pomysły na rolnictwo. Ostatnimi czasy bardzo dużo jest mowy na temat Zielonego Ładu. Mówi się o podatku od mięsa. No i również o końcu pewnej epoki. Dziwne, bo to takie sformułowanie, słowo epoki kojarzy nam się tak, jakby to było coś tak zamierzchłego, jakaś epoka kamienia łupanego, a oto nas czeka jakaś świetlana przyszłość. Kto i jakie ma tutaj pomysły, jeśli chodzi o pomysły na rolnictwo? Pani Moniko. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że w ogóle ten temat powinniśmy zacząć przede wszystkim od tego, że my często żyjąc w swoich gospodarstwach, funkcjonując na wsiach, bardzo często utożsamiamy politykę w ogóle z Warszawą. Z naszym parlamentem, z Sejmem, Senatem staramy się obserwować, co dzieje się w polskim parlamencie. Przede wszystkim dlatego, że wiele działań, wiele ustaw było skierowanych i wymierzonych przeciwko rolnikom. A zawsze jednak reguła jest taka, że mówi się i pamięta się przede wszystkim o tym złym, co nas spotkało, a rzadko pamięta się o tym dobrym. W związku z tym, że te ataki ostatnio na polską wieś były skierowane przede wszystkim z polskiego parlamentu niestety, bo rolnicy bronili się na przykład przed piątką dla zwierząt, to my żyjemy sobie i obserwujemy to, co dzieje się przy ulicy Wiejskiej. Faktycznie rolnicy coraz częściej zaglądają do Rządowego Centrum Legislacji, starają się czytać w mediach i obserwować, co dzieje się z ustawami czy rozporządzeniami, które mają wpływ na rolniczą rzeczywistość, a takich ustaw jest naprawdę bardzo dużo. Przy czym tutaj czasy się niestety bardzo szybko zmieniają, jeżeli chodzi o to, w jakim stopniu to, co dzieje się na Wiejskiej, ma wpływ na nasze życie, a w jakim stopniu to, co dzieje się w Brukseli, będzie i ma i będzie miało wpływ na nasze życie. Okazuje się, drodzy Państwo, że Unia Europejska w myśleniu takim bardzo rolniczym powinna przestać być kojarzona, niestety tak też jest, powinna przestać być kojarzona wyłącznie z dopłatami, z subwencjami jakimiś, które płyną z tamtych środków, co też oczywiście powinno być bardziej nazywane rekompensatami niż dopłatami do rolnictwa. No ale niestety taka jest obiegowa nazwa, więc ją stosujemy. Więc do tej pory faktycznie my jako rolnicy bardzo kojarzyliśmy Unię Europejską z dopłatami, z czymś dobrym, co generalnie pomaga nam się reformować. Ale niestety Unia Europejska się bardzo zmieniła. W związku z czym te pomysły, które są formułowane i forsowane przez Komisję Europejską, przez Parlament Europejski, ale także przez wszystkie agendy unijne, no niestety, ale bardzo w lewą stronę skręcają i nie do końca ma to dobry wpływ na to, co będzie działo się w najbliższych latach z rolnictwem. I przede wszystkim w najbliższych tygodniach, miesiącach powinniśmy z dużą uwagą obserwować to, co dzieje się właśnie w Komisji Europejskiej, sprawdzać, jakie uchwały, jakie pomysły padają tam, bo niestety okazuje się, że mimo tego, że Polska raczej jest takim konserwatywnym krajem, który bardzo zdroworozsądkowo do tej pory podchodził do samego rozwoju rolnictwa, to okazuje się, że Unia Europejska już taka nie jest. Okazuje się niestety, że coraz częściej do głosu dochodzą politycy, dochodzą eurokraci, którzy mają bezpośrednie powiązania z organizacjami antyhodowlanymi i niestety takie bardzo antyhodowlane postulaty są po prostu przepychane, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale niestety tak to właśnie wygląda. I tutaj pan redaktor wspomniał przede wszystkim o końcu epoki klatkowej, co jest faktycznie postulatem ferowanym i już niemalże rezolucja została uchwalona, że taka epoka, mówiąc właśnie językiem eurokratów, zostanie zatrzymana.
co będzie miało ogromne negatywne skutki dla właśnie polskiego rolnictwa. Ale to jest jedna z bardzo wielu inicjatyw, które są podejmowane właśnie w Unii Europejskiej. Pani Moniko, tak wejdę w słowo, bo tak właśnie troszeczkę tak, no można powiedzieć, o tą epokę jeszcze tak zahaczę, bo czy my w tym momencie jesteśmy w epoce kamienia łupanego na przykład w Polsce, albo nie wiem, przedlodowcowej, czy w epoce lodowcowej, bo no, wiemy, że było łowiectwo i zbieractwo, no i ale dzięki udomowieniu zwierząt, potem ich, że tak powiem, stworzenie im warunków do tego, aby żyły i rosły dla nas, po to byśmy mogli je później wykorzystywać, a więc obory, chlewnie, kurniki i tak dalej, no po to byśmy nie musieli biegać za tą zwierzyną, tylko żebyśmy ją mieli blisko, po to byśmy no, nie tracili czasu, energii i mogli poświęcić się dla innych ważniejszych spraw, chociażby dla nauki, by podbić kosmos, tak? No ale nie podbijemy kosmosu, jeśli będzie każda rodzina, że tak powiem, biegać za zwierzyną w lesie. Ale są jeszcze gorsze pomysły, bo jeszcze się chce zrobić tak, by w ogóle nie jeść mięsa, no ale to inna sprawa. Pani Moniko, czy my jesteśmy w epoce lodowcowej, przedlodowcowej, kamienia łupanego, czy też jesteśmy na etapie rozwoju, w którym potrafimy sobie poradzić z hodowlą zwierząt? Panie redaktorze, bardzo cieszę się, że pan zwraca uwagę na to właśnie na to określenie, bo słowa i to, w jaki sposób są nazywane pewne zjawiska, ma ogromne znaczenie na to, jak będzie odbierane to przez społeczeństwo niezwiązane z rolnictwem. Niestety, co już wielokrotnie podkreślaliśmy, sprawa obecnie wygląda w ten sposób, że na temat rolnictwa najwięcej do powiedzenia mają ludzie kompletnie niezwiązani z rolnictwem, a to, w jaki sposób ci ludzie, którzy są po prostu manipulowani, będą się wypowiadać, jakie stanowiska będą zajmować, zależy właśnie od tego, jakich bardzo trafiających zwrotów, określeń będą używały organizacje tudzież politycy, którzy chcą osiągnąć pewien wpływ, wywrzeć pewien wpływ na właśnie społeczeństwo. I faktycznie, gdybyśmy mówili o tym, że no odchodzimy od nowoczesnych technologii, które są stosowane w rolnictwie, co jest prawdą, bo właśnie to, w jaki sposób są zwierzęta utrzymywane zarówno w Polsce i na świecie, nie jest kwestią przypadku, nie jest kwestią tego, że ktoś po prostu tak sobie wymyślił, tylko jednak są to pewne innowacje, które są wprowadzane, a których stosowanie jest później sprawdzane badaniami naukowymi. No jednak są testy, są lekarze, weterynarii, są zootechnicy, którzy zajmują się tymi zwierzętami. W związku z czym oni te nowoczesne technologie zarówno w utrzymywaniu zwierząt, jak i w uprawie, we wszystkim wprowadzają. Ale to nie jest korzystne określenie, bo jednak powiedzieć takiemu człowiekowi, który kompletnie nie zna się na rolnictwie, że mamy zrezygnować z jakichś nowoczesnych technologii, że mamy zrezygnować z tego, co przez wiele lat było wypracowane przez zootechników, weterynarzy, no to jednak ciężko przekonać młodego człowieka do czegoś takiego. Ale jeżeli ten sam proces nazwiemy w taki sposób, że jednak człowiekowi właśnie będzie, młodemu człowiekowi, będzie kojarzyło się to z czymś, że jednak wchodzimy teraz to dopiero w nowoczesność, a to, co robiliśmy do tej pory, było bardzo złe, okrutne, no to zdecydowanie taką narrację bardzo łatwo jest człowiekowi młodemu, niedoświadczonemu zaszczepić. I myślę, że tutaj właśnie po to wykorzystywane są takie, a nie inne słowa, żeby po prostu przekazem na temat rolnictwa manipulować. Pani Moniko, również pozwolę sobie zwrócić uwagę, idąc właśnie pani tokiem myślenia. Ta taka narracja szczególnie uderza najpierw do osób no, wrażliwych i bardzo dobrze, no, ja też jestem wrażliwym człowiekiem, ale też do osób, które no, nie mają wtedy też dodatkowo wiedzy, no, a najczęściej uderza to do najmłodszych. Tak jak, no nie wiem, nie mówi się o zabiciu człowieka, zabiciu dziecka poczętego, tylko mówi się o usunięciu płodu. No tak jak gdyby płód to nie wiem, to był jakiś, no nie wiem, listek czy coś, no nie wiem, kawałek nogi. To jest właśnie no, prawda? Taka, niestety... I tak samo, jeśli chodzi o zwierzęta, nie mówi się o uboju zwierząt, tylko zabicie zwierzęcia. No, no zwierzęta się ubija. W przypadku człowieka mówimy, że jak gdy zmarł, no to mówimy o zwłokach, prawda? O żyjącym człowieku, że to jest ciało, no ale o zwierzęciu mówimy truchło. Padlina, jeśli już się rozkłada, tak? Jest dawne powiedzenie, słowo w języku polskim, żywina również. Skradane nam są słowa i to wszystko idzie poprzez, widzę tak naprawdę kulturę i przez kulturę obrazkową, a szczególnie mam tu na myśli bajki dla dzieci.
Dokładnie tak. To jest niestety inżynieria społeczna, bo to tak trzeba nazwać. Niestety faktycznie nam się pewną ideologię wciska, zamieniając właśnie słowa, mówiąc w ten sam sposób o ludziach czy o zwierzętach, a nawet już teraz jesteśmy na tym etapie, że dużo częściej mówimy o ludziach źle, mówimy o ludziach z pogardą. Ludziom życzymy źle, szczególnie tym, którzy się właśnie zwierzętami zajmują, a o zwierzętach mówimy zupełnie inaczej. I niestety jeszcze kilka lat temu myślę, że jak było tych znamion trochę mniej, można było mówić o tym, że to jest gdzieś tam przypadek. Ale szanowni państwo, to co mamy obecnie, z czym mamy do czynienia obecnie zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, no to niestety jest taka inżynieria, taka bardzo duża ideologizacja właśnie młodego pokolenia, które no niestety no nie ma czasu. Ci ludzie się nie do końca interesują tym, co na wsi, co w rolnictwie, ale niestety pewien obraz rolnictwa, pewien obraz ludzi zajmujących się rolnictwem jest wypaczany. I o ile w Polsce, no z racji naszej historii, z racji tego, że jednak rolników, chłopów, z racji tego, że zawsze odpowiadali za wyżywienie, ale także bronili naszego narodu, zawsze gdzieś tam bardzo dobrze się traktowało i dobrze o nich mówiło, to niestety to też się zaczyna zmieniać. I obawiam się, że za kilka lat dojdziemy właśnie przez to, że pozwalamy, że w taki bardzo bezrefleksyjny sposób podchodzimy do tego, że dojdziemy do tego, co dzieje się obecnie na przykład we Francji, a tam naprawdę rolnicy wychodzą na ulicę, żeby protestować przeciwko właśnie językowi organizacji antyhodowlanych, które tam funkcjonują, dlatego że niestety coraz częściej dochodzi właśnie do takiego wytykania palcami dzieci rolników, dlatego że ludzie związani ze wsią zaczynają być atakowani i dochodzi do coraz częściej do przemocy fizycznej, tylko dlatego, że właśnie jest zmieniana jest taki odwrót wartości. Czyli to, co dla nas myślę, że jest takie normalne i zdroworozsądkowe, no to dla tych ludzi, nowego pokolenia, jeżeli nic nie zrobimy, no to będzie jakaś aberracja. No, to widać, że bo to jak tak sięgnąć historią, bajki katolickie, chrześcijańskie, czy generalnie bajki w świecie cywilizacji zachodniej odnosiły się zawsze do ludzi. Opowiadano również bajki dzieciom, ale chodziło o ludzi, ewentualnie o dzieci, które pokonały smoka, ale ten smok nie mówił, nie rozmawiał, nie prosił, nie płakał. Natomiast jeśli doszło do reformacji, no i jak tu katolickie bajki, szczególnie o świętych, pogodzić się z narracją protestancką, więc w bajkach zaczęto używać zwierząt do tego, by przekazać pewne myśli. No i tak później, że tak powiem, przejęliśmy bezrefleksyjnie ten typ myślenia. No i mamy teraz bajki, w których ryby zakładają rodzinki, mają się szczęśliwie, rozmawiają ze sobą, płaczą nawet te ryby w tych filmach. No niesamowite historie, no ale to na dzieci oddziaływuje. Panie redaktorze, pan Jacek Podgórski, unijne pomysły na rolnictwo, podatek od mięsa. Co tutaj się szykuje? No bo tak, słyszymy, że będzie drożej, już jest drożej za prąd w całej Europie, za gaz, a więc tak naprawdę będzie coraz drożej. No i tu jeszcze podatek od mięsa. Czy jest to podatek związany z jakąś, nie wiem, ważną przyczyną, czy też jest to przyczyna ideologiczna? Jest to zdecydowanie przyczyna ideologiczna. Jeszcze kilka lat temu w przestrzeni publicznej funkcjonowało kilka takich pomysłów, inicjatyw traktowanych przez często nawet samych rolników trochę pół żartem, trochę pół serio. Były to takie inicjatywy właśnie jak podatek od mięsa, jak inicjatywa koniec epoki klatkowej, jak postulat zakazu hodowli zwierząt na futra, jak postulat zakazu uboju zwierząt na potrzeby wspólnot religijnych. Była taka pewna jednoznacznie zideologizowana i ukierunkowana grupa postulatów, które spotykały się z delikatnym uśmiechem, gdy mówiło się o tym, że te pomysły mogą realnie kiedyś wejść w życie i stanowić realny problem dla samych rolników. Jednym z tych pomysłów, za którego zaszczepienie na forum Unii Europejskiej odpowiedzialna jest chyba jednostkowo pani europoseł Sylwia Spurek, poznańska europoseł, był tym jednym z najbardziej wyśmiewanych. No bo jak to
na starym kontynencie, gdzie właściwie wszyscy spożywają mięso, obłożyć dodatkową daniną, dodatkowym podatkiem mięso. No przecież od zawsze mówiło się, że w Polsce ten przegrywa wybory, kto chce Polakom zabrać grilla. I rzeczywiście, rzeczywiście taka narracja dominowała do pewnego momentu. Dziś, kiedy do głosu na forum Unii Europejskiej coraz bardziej dochodzą coraz bardziej skrajnie lewicowe grupy interesu, ale także grupy ideologiczne. Taki pomysł już, szczególnie w Europie Zachodniej, przestał kogokolwiek dziwić, a wręcz przeciwnie, zaczął zyskiwać bardzo wielu zwolenników. Żeby tutaj pozostać jakby ścisłym w tym, o czym mówimy, to Komisje Rolnictwa oraz Środowiska Unii Europejskiej zgodziły się na to, aby państwa miały większą dowolność w obarczaniu produktów o znaczącym śladzie węglowym, czyli w rozumieniu unijnych instytucji, szczególnie produktów pochodzenia zwierzęcego, wyższym podatkiem VAT. To znaczy, że to, co dziś zasadniczo jest niejako rozstrzelone między różne stawki podatkowe, będzie dążyło do tego, aby już w najbliższych latach VAT na mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego został ujednolicony i wynosił 23%. Spowodowałoby to oczywiście gigantyczne wzrosty, które w połączeniu z tym, o czym mówił pan redaktor, czyli wzrastającymi cenami energii, paliw, bardzo wysoką inflacją w wielu krajach Unii Europejskiej, spowodowałoby, że mięso prawdopodobnie dla bardzo wielu Europejczyków stałoby się po prostu niedostępne. Unia Europejska oczywiście po raz kolejny mówi o tym, że tego typu działania mają tylko jeden cel, a tym celem jest walka o klimat. Skoro w ich mniemaniu, zresztą jest to absolutnie błędne przekonanie oparte na absolutnie błędnych założeniach, skoro ich w przekonaniu mięso zostawia wysoki ślad węglowy, należałoby ukrócić jego a produkcję, b spożycie. Jeżeli już o produkcji mowa, to tę produkcję uczynić bardziej, tutaj znów posługując się nomenklaturą ekologiczną Unii Europejskiej, uczynić to tę produkcję bardziej bio. No cóż, jeżeli tak się rzeczywiście stanie i wzrosną ceny mięsa, a produkcja mięsa spadnie przez wprowadzenie zbyt wyśrubowanych wymogów, to tak naprawdę możemy mówić o początku końca europejskiej, i tutaj chyba warto użyć tego słowa, epoki hodowlanej, bo tak naprawdę będzie to największa rewolucja przeprowadzona zresztą sztucznie, siłowo niemalże, w unijnej gospodarce rolnej. Unia przez swoje decyzje absolutnie zmienia model prowadzenia, kształtowania tejże gospodarki rolnej na kolejne lata. W tym celu wymyśliła sobie taki program, który nazywa się Europejski Zielony Ład. Ten Europejski Zielony Ład ma różne części składowe, z których każda uderza w jakąś konkretną gałąź gospodarki. No, Traf chciał, że te sektory, które najbardziej dotknięte są Europejskim Zielonym Ładem, to są akurat te sektory, które w naszym kraju są silne, bo strategia od pola do stołu, w którą z kolei absolutnie wpisać można podatek od mięsa i inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej, to jest wprost inicjatywa, która uderzy najbardziej właśnie w polskich hodowców zwierząt, ponieważ podkreślić należy, że to nasz kraj jest europejskim liderem, jeżeli mówimy o chowie i hodowli drobiu. Jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków produkcji wołowiny. Jest cały czas, mimo epidemii afrykańskiego pomoru świń, bardzo silnym graczem na rynku trzody chlewnej. Mówiąc o rynkach odzwierzęcych, jesteśmy także światowym liderem, jeżeli chodzi o jakość i skalę produkcji w kontekście hodowli zwierząt futerkowych. Tych branż, w których Polska jest bardzo silna hodowlanie, jest zdecydowanie więcej, a europejskie inicjatywy uderzają niestety właśnie w ten polski rynek, traktując go jakoś szczególnie. My chyba cały czas musimy pełnić tę rolę Chrystusa narodów, takiego w tym przypadku umęczonego w kontekście rolniczym. No jeżeli przyjrzymy się choćby tej inicjatywie Koniec Epoki Klatkowej i polskiej strukturze produkcji drobiu, to bez trudu zauważymy, że w Polsce grubo ponad 80% gospodarstw utrzymujących drób to gospodarstwa opierające się właśnie o korzystanie z systemów klatkowych. Im dalej na zachód, tym ta struktura jest zupełnie odwrotna. W Niemczech już na przykład pewne pomysły stawiania na drób wolnowybiegowy, ściółkowy, to już pomysły w jakimś stopniu bardziej opłacalne dla niemieckich rolników, czy choćby dalej dla francuskich, bo będzie można zagospodarować sobie tę część rynku, która dziś jest w rękach
jest w rękach Polaków. Podobnie zresztą, pozostając przy drobiu, sytuacja ma się choćby z sektorem jaj, kiedy to zachodnioeuropejskie organizacje, w cudzysłowie mówiąc, ochrony zwierząt, tak naprawdę organizacje biznesowe, które mają swoje filie, swoich przyjaciół także w naszym kraju, namawiały całą Europę do tego, aby nie spożywać, broń Boże, jajek turyjek, bo przecież te jajka są niezdrowe. No, tajemnicą Poliszynela jest to, że te jajka to dominujący element polskiej produkcji jaj, natomiast znów zupełnie odwrotnie jest w przypadku krajów Europy Zachodniej, które mogą sobie pozwolić na, także biorąc pod uwagę zasobność portfeli tamtejszych obywateli, na zwiększoną produkcję tych jaj, które zdaniem tych NGO są tymi jajami lepszymi. Tak więc Unia Europejska stała się swoistą marionetką w rękach pseudoekologów, często organizacji ekoterrorystycznych, w każdym razie grup, które mienią się ekologicznymi, a tak naprawdę mają na celu realizację wyłącznie postulatów związanych raczej z ekobiznesem, bo gdy spojrzymy na konta tych fundacji, na ich sprawozdania finansowe, to dowiemy się, że te biedne organizacje, które ciągle narzekają na to, że nie mają pieniędzy i kiedy kradną komuś zwierzęta po to, aby później prowadzić na nie zbiórki, ponieważ przecież takie utrzymanie kosztuje, a rzeczywiście finansów w tych organizacjach brakuje, wówczas dowiadujemy się, że na kontach takich organizacji leży sobie odłogiem 5, 10, 15, 20 czy 30 milionów złotych czy euro. Ale to jest taka narracja oparta na manipulacji, na którą nie wiem, czy z powodu pewnej głupoty, czy może świadomie nabierają się europejscy politycy na cele z takimi tuzami, jak choćby Janusz Wojciechowski, który przecież kiedy został unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, to został nim po to, aby na straży stabilności i rozwoju tego sektora stać, a nie stać się twarzą tego wielkiego procesu, który właściwie za cel obrał sobie wyłącznie przemiał tego rolnictwa na jakieś drobne i zastąpienie go importem z krajów, nie wiem, grupy Mercosur, Stanów Zjednoczonych, z krajów azjatyckich, bo tak skończą się te chore, lewackie i niezwykle szkodliwe pomysły Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. No, będzie trzeba zakazać importu w takim razie mięsa i czegokolwiek spoza Unii Europejskiej. Chociażby tutaj były ceny astronomiczne, to importu nie ma, bo przecież z takiej Ameryki Południowej ileż ten statek spali mazutu, żeby tutaj dopłynąć, tak? I to dopiero jest szlak węglowy. No, bardzo ciekawe tutaj propozycje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale już we Francji mają być zakazane loty samolotem prywatnym na krótszych dystansach. No, wiadomo, ludzie robią licencje lotnicze i latają jedni sportowo, inni rekreacyjnie, inni do pracy. No, jest to podyktowane tym, że no, to bardzo dużo się spala paliwa na takich małych dystansach i to jest nieekonomiczne. No, ciekawe, kiedy wyłączą wszystkie reklamy wieczorem i nocą w miastach i gdziekolwiek. No bo po co ma się taka reklama tutaj świecić, prawda? No bo przecież komu to potrzebne? W nocy ludzie w większości śpią, więc to niepotrzebne. Niech to za dnia, prawda, będzie widoczne. No i tak takimi absurdami można coraz dalej iść. Proszę, Pani Moniko. Panie redaktorze, wspomniał Pan o tym, że jeżeli faktycznie te obostrzenia czy te przepisy związane z Nowym Zielonym Ładem zostaną implementowane do prawodawstwa, no to faktycznie pozostaje Unii Europejskiej zamknąć swoje granice i zamknąć się na import produktów pochodzenia szczególnie zwierzęcego, no bo tylko to teoretycznie utrzymałoby w ogóle na jakimkolwiek poziomie produkcję rolną w Europie. Ale panie redaktorze, tak się nie stanie. W momencie, w którym rozmawiamy, na stole, jeżeli chodzi o Unię Europejską, mamy jednocześnie procedowany Nowy Zielony Ład właśnie ze strategiami bioróżnorodności oraz od pola do stołu, a jednocześnie w dalszym ciągu negocjujemy kolejne umowy handlowe, umowy o wolnym handlu. Jakby kwintesencją, wiadomo, że niektóre umowy handlowe z jakimiś krajami trzecimi mogą być dla nas korzystne, bo na przykład będziemy mogli wyeksportować tam mleko, ale niestety całe gro tych umów handlowych, które są właśnie procedowane, no niestety dotyczą właśnie tego, że Unia Europejska będzie mogła ze swojego terytorium eksportować nowoczesne technologie, będziemy mogli tam wywozić samochody, jakiś przemysł, elementy tego typu, a jednocześnie otwieramy swój rynek na produkty z tamtych państw, produkty rolne.
W związku z czym no niestety no, trzeba być naprawdę no, bardzo ślepym albo udawać naprawdę ślepego, żeby nie widzieć to, co dzieje się właśnie w Unii Europejskiej. Naszym europejskim rolnikom, polskim, ale także z innych państw Unii Europejskiej, rolnikom nakłada się kolejne nakazy, kolejne obostrzenia. Mówimy o przymusowej ekologizacji gospodarstw. Mówimy o tym, że nagle to nie my będziemy decydować o tym, z której części ziemi możemy korzystać, bo nagle okazuje się, że to Unia Europejska będzie nam dyktować, że część ziemi, która jest nasza, należy do naszego gospodarstwa, no niestety będzie musiała leżeć odłogiem. I nagle okazuje się, że jednocześnie ta sama Unia Europejska, która no przecież miała być takim dobrodziejstwem i miała otaczać rolników w całej Unii Europejskiej troską, dopuszcza na nasz rynek, czyli będzie jakby nakazuje nam konkurencję z rolnikami, którzy nie muszą spełniać wymagań tak wyśrubowanych, jakie są narzucane przez rolników Unii Europejskiej. Warto też wspomnieć o tym, bo tutaj pan redaktor powiedział o tym, że koniec epoki klatkowej faktycznie w dużej mierze jest skrojony niestety pod Polskę, dlatego że to Polska naprawdę będzie tym, który na zakończeniu epoki klatkowej straci najwięcej, ale przede wszystkim dlatego, że po pierwsze Zachód jest gotowy na to, żeby produkować w chowie alternatywnym. Polska niestety nie ma takich kurników, a warto zwrócić uwagę na to, jak skomplikowany jest proces inwestycyjny z postawieniem nowego budynku inwentarskiego. To niestety nie są te czasy właśnie przed akcesją do Unii Europejskiej, gdzie na zgłoszenie mogliśmy niemalże budować nowe budynki inwentarskie. Teraz ta procedura jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, a dodatkowo też obligowani przez Unię Europejską zmieniamy przecież prawo dotyczące uczestnictwa społeczeństwa w środowisku i jego ochronie. A mianowicie jakby takim rezultatem tego wszystkiego jest to, że niestety właśnie NGOsy, które no nie do końca są NGO-sami wspierającymi rozwój polskiego rolnictwa czy polskiej hodowli, na każdym etapie procedowania decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę takiego na przykład kurnika, no niestety mają prawo, żeby taką decyzję zaskarżyć. Czyli powiedzmy, już została wybudowana dana inwestycja, ale jeszcze nie oddana, ale to jest jeszcze ten etap, na którym komuś się może coś nie spodobać i koniec, albo rozbiórka, albo co. I to oczywiście na własny koszt. Panie redaktorze, każdy rolnik w sumie jest dużym inwestorem, bo to też trzeba o tym pamiętać, że jednak każde gospodarstwo, niezależnie od tego, czy małe, czy duże, jest przede wszystkim potężnym inwestorem, który naprawdę w swoim gospodarstwie obraca sporymi zasobami pieniężnymi. I każdy inwestor zdaje sobie z tego sprawę, jak kosztowne jest wstrzymanie budowy, zatrzymanie jakiegoś procesu, a tu nagle okazuje się, że bez w sumie jakiegoś wielkiego powodu można, i to bez żadnych konsekwencji dla organizacji i osób związanych z tą organizacją, blokować budowę takiej inwestycji. W związku z czym sam inwestor jest oczywiście stratny, ale to jakby kwestia inwestora, ale sama gospodarka, drodzy Państwo, no też niestety staje się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że ilość inwestycji, które mogą zostać blokowane, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że my za chwilę tylko dlatego, że w Unii Europejskiej komuś się nie podoba, a dokładniej, że tylko i wyłącznie dlatego, że przedstawiciele tych organizacji silnie lobbują w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, to nagle może się okazać, że my w Polsce nie będziemy mogli kupować jaj od polskiego producenta, tylko dlatego, że ideologicznie ktoś nie mający w ogóle styczności z rolniczą rzeczywistością, no po prostu bojkotuje ten pomysł. Dziękuję. Zaprośmy naszych widzów do współtworzenia naszej audycji. Za chwilę będą wyświetlone na Państwa ekranach numery telefonów. Ja również je podam. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południa naszej ojczyzny 56 657 0012. Dla telefonujących za granicę również dwa numery telefonów. 56 657 0013 lub 56 657 0014. Oraz dla posiadaczy telefonów sieci w naszej rodzinie również dwa numery telefonów 536 600 300, 536 600 400. Szanowni Państwo, takie też no, taka troska o to dobro wspólne, o przyrodę, o planetę, o zdrowie, o ludzi, o to wszystko, no, jest jak najbardziej zrozumiała. No, ta idea szlaku węglowego, o ile ten dwutlenek węgla faktycznie jest taki szkodliwy, no to tak się zastanawiam, bo może się okazać, że pewnego dnia będziemy chcieli zjeść sushi
A tu ani ryżu, ani wasabi. No bo gdzie to taki ryż z Azji ciągnąć tyle kilometrów, tyle tego mazutu spalić, żeby tutaj ten ryż dowieźć? No zostaną tylko kartofle. Panie redaktorze, te inicjatywy, które są realizowane przez Komisję Europejską, naprawdę, mówię, my możemy czasem jakby sprowadzać to do poziomu takiego absurdu, bo dlatego, że ludzie mam wrażenie, że jeszcze nie do końca zdają sobie z tego sprawę, co przed nami. Ale faktycznie ten problem, który przed momentem pan redaktor podniósł, to, że tylko ziemniaki, to jeszcze o tyle będzie dobrze, jeżeli my faktycznie te ziemniaki mieć będziemy. Bo niestety, ale przez te obostrzenia, które mają zostać nałożone na polskich rolników, na europejskich rolników, to niestety ja się obawiam, że nawet na te ziemniaki nie każdego będzie stać. W ogóle jakby w jakim sytuacji znajduje się obecnie Polska? My jesteśmy w czasie naprawdę dużego kryzysu, inflacja szaleje, ceny środków do produkcji rosną. To naprawdę nie jest dobry moment do przeprowadzania takich reform, które jeszcze bardziej dociążą pewien sektor produkcji, a rolnictwo niestety w bardzo dużym stopniu obciąży właśnie wprowadzenie nowego Zielonego Ładu. Mówi się oczywiście, czy Komisja Europejska mówi o tym, że jest to projekt, który ma pomóc małym rolnikom i w taki sposób jest to gdzieś tam promowane i sprzedawane, ale niestety jak sięgniemy do poszczególnych aktów prawnych, to z rzeczywistością te zapewnienia naprawdę nie mają wiele wspólnego i naprawdę może się okazać, że my o tym suszy, to oczywiście będziemy mogli zapomnieć, ale my nawet w wielu przypadkach po prostu zapomnimy nawet o tych przysłowiowych ziemniakach, dlatego że żywność przede wszystkim pójdzie w górę. To, o czym mówi raport Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, który został, no jak się okazuje, przygotowany 6 miesięcy temu, ale został może nie ukryty, ale nie został opublikowany, bo taka jest wersja Komisji Europejskiej. Został opublikowany dopiero w sierpniu, kiedy Komisja Europejska i agendy wspólne, jakby pracownicy poszli na urlop i nagle okazuje się, że raport przygotowany przez agendę Komisji Europejskiej, który mówi o cenach wpływu skutków wprowadzenia tych dwóch polityk, jednoznacznie mówi, że ceny żywności dla konsumentów pójdą w górę. I myślę, że to jest ten wątek, wokół którego my coraz częściej powinniśmy się poruszać. Przede wszystkim dlatego, że no niestety, ale niewiele, nie każdy w społeczeństwie jest jakby wyczulony na troskę o rolnika. Nie każdy jeszcze w naszym społeczeństwie rozumie, że jak nie będzie rolnika, to faktycznie nie będzie innych sektorów, że rolnik jest naprawdę i rolnictwo jest kluczowym elementem bardzo strategicznym dla przyszłości i bezpieczeństwa naszego państwa. Ale myślę, że z takiego czysto egoistycznego spojrzenia na świat powinniśmy zacząć patrzeć na ten nowy Zielony Ład i na to, co robi Komisja Europejska trochę inaczej, dlatego że żywność naprawdę będzie dużo droższa. No, zwłaszcza patrząc na również ceny środków do produkcji, no a jak tutaj podpowiadają też osoby, no jeśli chodzi o kartofle, ziemniaki, no to stonka je zje, bo nie będzie czym tego chronić, żadnymi logicznymi środkami ochrony roślin. No i generalnie też choroby grzybowe, bo też wiemy, co się tutaj dzieje, więc można powiedzieć, pyrów nie nada, towarzysz. Będzie sztaf mirabelki. Odbierzmy telefon, pani Moniko. Prosimy bardzo, kto z nami jest i skąd? Halo? Halo, dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Żydkiego. Prosimy, pozdrawiam pani pana ślusarskiego redaktora, no i tych dwóch młodych ludzi, którzy już kilkakrotnie występują. Zadziwia mnie to, że nikt nie przychodzi z ministerstwa, nikt z agencji rynku rolnego, kompletnie się nie interesują Polską. Ważne, że mają posady. Jeżeli chodzi o ziemniaki, dlatego zadzwoniłam, ponieważ wymyślili, dali dotacje na oprysk, żeby były się dobrze przechowywały, pomarańczowy i miętowy. Okazuje się, że litr tego kosztuje 30 zł, ale 50 ton wyniesie, jeżeli by, bo trzeba mieć specjalnie urządzenie, które my posiadamy, ale tym nie można stosować. Jest to ekologiczny środek. Wyjdzie komorak około 1000 ton, wyjdzie
po 20 tysięcy, ponieważ oni dostali środki z dotacji unijnej, z dotacji państwa, ministerstwa i oni się goście wożą, pojadą gdzieś tam nie wiadomo gdzie, takich rolników jak ma 2000 ton, czy 1000, czy 500 nie obsługują. Ale do czego zmierzam? Rolnictwo praktycznie, mówicie o tych kartoflach, ziemniakach, to praktycznie na mojej wiosce mało kto to uprawia, już woli sobie woreczek kupić za 10 zł, czy teraz 10, 15, to nie jest adekwatne do tej ciężkiej pracy. Mimo, że to nie wszystkich stać na pyrę, na bogate kombajny, bo taki rolnik, który ma 20 hektarów, rodzinne gospodarstwo, to sami, od dziadków do dzieci jeszcze, tych, którzy chcą robić, bo reszta to nie robi, woli iść do GOPS-u, oni dostają pieniądze i mają w nosie. A tutaj o tych jabłkach, tu już jest przegięcie pały też jeszcze, bo nie więcej wątków. W koło tylko jabłka. Samych jabłek też nie potrafimy jeść i dla nich są dotacje. Oni mają w tych sadach, jak w Grójcu jechałam, Alfonsów, tam są wielkie domy postawione. To się nie da tego opisać, a oni opowiadają i w koło biorą dotacje. Do ziemniaków, do skrobiowych, tu czytałam, jest 1210 zł. One dziś trafiają do konsumpcji, a ten, który uprawia konsumpcyjnie, nie dostaje praktycznie nic na sadzie. Jest jeszcze obcięte z 500 zł na 360. Oto tyle razy monitorowałam ministerstwo, że nic z tego nie robi. Mają to w nosie. I mało tego wszystkiego, główny importer jest pokazywany w TVP1 info, jakieś po dziadku jeszcze z Kowru ma pani, nie będę nazwiskiem mówić. I w tamtym roku podpuściła ludzi, że będą ziemniaki drogie, bo im mszyca zjadła ziemniaki. Nas sprowadzała importerka w fioletowych workach, jechały na Ukrainę. Ona nie jest Polką, a tu ma tysiąc hektarów czy 500, ile ma to nie. Ale to już wszystko pomijam. Chcą po prostu, do czego zmierzam? Polskie rolnictwo chce być zamknięte. Mają problemy ze świńmi. Ale dla hoteli są pieniądze, a dla rolnika, który chowa 20, 50 sztuk, oni nie dostają tego ASF-u, ale dostaje 3,50 do kilograma. Taki gość, który nic z tym nie robi, to jest praktyczny hotel, buduje coraz większe hotele. Jeżeli się nie opłaca, to po co stawiają te wielkie hotele, a tych małych zamykają? Dlaczego tak robią? I on dzisiaj dostanie 2 miliony, może 3 covidowego go dostał, bo mu kto inny pasze, przywiózł też 2 miliony. Całe rodziny się z tego utrzymują, dla wnuków już domy budują. Niech już nie kłamią. Niech nie kłamią to, że dawają małym rolnikom, bo tego nic nie dawają. Dlatego oni nie przyjadą do trwam występować, bo oni tym rolnikom nic nie dawają. Kompletnie nic. 3,50 do kilograma, jeżeli ktoś ma jakieś tam, ja to na to mówię, hotele, a rolnik taki, który ma 20 świń, ani 500 zł nie dostanie, no robi się to już śmieszne. Mam sąsiada, który chowa, zamyka produkcję, bo mówi, no przecież ośmieszają mnie, nie będę chodził do agencji, bo co ta agencja może, jak to jest odgórne, jakieś głupie zarządzenie. A odnośnie tych upraw, takich, które są na wsi w tej chwili, to oprócz ziemniaków i tych hodowli i kukurydza. To jest modna kukurydza na powrockich ziemiach łódzkim. To jest najmodniejsze, jakieś poddzierżawiania, tysiące hektarów kukurydzy. O tym się w ogóle nie mówi. Ja się zastanawiam, ile KOWR ma z tego dochodu. Jeżeli to są ziemie jednemu pisane, drugiemu poddzierżawiane, trzeciemu, więc jakie oni do tego odprowadzają podatki? Bo my jako rolnicy do gminy musimy odprowadzić. Oni zero podatku, zero jakiejkolwiek najemu, żeby zapłacić na KOWR. Z czego się KOWR utrzymuje, taka obsada ludzi. Zastanawiam się nad wszystkim. I oni jeszcze dążą, a to oddłużanie jakichś takich wielkich tych, a mały rolnik, który ma 50 hektarów, nawet 50 to jest duży, ale 20 czy 10, jak weźmie na maszynę kredyt, jej nie spłaci, to jest pogrążony. A teraz oddłużanie i goście Mercedesy sobie pokupili, bo już ma pieniądze i na tym zarządza. Nie powinno tak być, przychodzi na państwo i ma kto w tym robić, wtedy nadaje się jakiegoś, pracownik państwowy jest i podchodzi to i ma państwo podatek, a z KOWR-u nie ma nic. Kompletnie. Odnośnie ziemniaków 40 groszy, jeżeli jakiś tam handlarz płaci i on sobie fioletowy worek, bo gdzieś tam z tym pojedzie, to są kpiny. A rynkowa cena jest 10 zł, jeżeli pokazują 0,50 groszy, to jest nawet 7,50, bo 50 groszy. Oni więcej nie dają, 40 groszy i się śmieją. Nie ma w ogóle zejścia. Każdy sobie wsadził po hektarze, dwa niektórzy i mają problem ze sprzedażą. Więcej nie mam nic do powiedzenia. A wszystkie środki są ochrony bardzo drogie.
i na wsi nikt nie chce robić. Niech mi pan wierzy, panie redaktorze, jeżeli się ktoś mówi, że iść do rolnika pracować to jest hańbiące, to są kpiny po prostu. To jak będziemy żyli? Przecież to jak tylko historia pisze, to cały czas jedzenie było... produkowanie jedzenia to było jakiś szacunek, produkowanie chleba szacunek, dzisiaj nie ma nic do tego, szacunku zero, gotowe pieniądze i nie wiadomo ile tych pieniędzy, przecież to są kpiny, naraz wszystko drożeje, nie można nic kupić, a jak prąd zdrożeje wszystko, ci emeryci i dziadki co będą nas utrzymywać, to już ich też nie będzie, bo im jeszcze za światło płacą. Bo tak też wyjdzie, albo kruz jakiś. To jest nienormalne, po prostu już w tej chwili na wsi to jest nienormalne. Może to chaotycznie powiedziałam, ale tyle razy już do programu dzwoniłam i wydaje mi się, że to jest wszystko się dzieje nienormalnie. Dlaczego nikogo nie ma z rządu, nikogo nie ma tu, żeby to naświetlić, rząd się tylko umywa. A to lotanie tam, że pan koło, nie, nazwiskiem nie mogę powiedzieć, to już się robi śmieszne też. Bo żeby on im opracowywał flagi do Polski, do polskich tych produktów, to się zrobiło już śmieszne. A o jabłkach to niech już skończą te dotacje, bo i tak idzie najwięcej pieniędzy na borówkę, na jabłka, na te duże programy. Bóg zapłać, szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, Bóg zapłać Pani Mary, dziękujemy. No, może kilka słów właśnie do tego telefonu też, Szanowni Państwo, ale oczywiście też najpierw wątek, który chciała poruszyć Pani Monika, prosimy. Jeszcze przede wszystkim może do Pani Marii najpierw się odniosę. Pani Maria faktycznie bardzo wiele problemów, bardzo wiele bolączek poruszyła i to myślę, że dobrze, jeżeli oglądają nas ludzie, którzy zajmują się rolnictwem, żeby usłyszeli właśnie taki trochę krzyk rozpaczy właśnie ze wsi, bo to pokazuje jak wiele i jak bardzo złożonych problemów na wsi funkcjonuje. Tym problemem, który tutaj Pani Maria przede wszystkim podniosła, jest to, kto jest tak naprawdę rolnikiem. Czy rolnikiem jest ten, który tym rolnictwem się faktycznie zajmuje, czy ten, który w taki sposób biznes prowadzi, że po prostu te dopłaty mu się należą. I myślę, że taka debata, taka dyskusja w ogóle w Polsce przed nami. Ale pani Maria podniosła także jedną ważną kwestię, czyli właśnie drożejące środki do produkcji. Te, o których wspomniała pani Maria, drożeją przede wszystkim właśnie przez to, co dzieje się w Komisji Europejskiej, czyli przez dyrektywy, które ustawicznie wycofują kolejne substancje, które były dopuszczone, a nagle okazuje się, że nie są. Dlatego, że wszystko właśnie idzie w stronę takiej ekologizacji. W związku z czym, no niestety, zła informacja jest taka, że to w dalszym ciągu będzie postępować, dlatego że niestety gama środków, z których możemy korzystać, ustawicznie się zmniejsza, a te, które mają tylko w jakikolwiek sposób przydomek bio w swojej nazwie, faktycznie są zdecydowanie droższe od tych konwencjonalnych i są też bardzo często no, mniej skuteczne. W związku z czym bardzo dziękuję za ten telefon i niestety, drodzy Państwo, tak wygląda właśnie sytuacja na wsi. Problemów jest bardzo dużo. A to, o czym wcześniej chciałam wspomnieć, to to, że przede wszystkim w naszej poprzednim wątku wspomniał pan redaktor o takim bardzo niewłaściwym miejscu rolnika w ogóle w całym łańcuchu dystrybucji dóbr. Bo faktycznie rolnik jest tym kluczowym elementem, który no, jeżeli przestanie produkować, to o przetwórstwie rolno-spożywczym możemy zapomnieć. Ale faktycznie przetwórstwo rolno-spożywcze, jeżeli w dalszym ciągu ta sytuacja się też nie unormuje, również znajdzie się w dużo bardziej skomplikowanej i trudnej sytuacji. Dlatego, że przetwórstwo rolno-spożywcze też jest zobligowane, żeby funkcjonować i produkować na rynek. My niestety w Polsce mamy rynek spożywczy zdominowany przez sieci handlowe, które dyktują, za ile są w stanie kupić konkretną wędlinę, konkretny ser, mleko, w związku z czym producenci, przetwórcy rolno-spożywczy też są zobligowani do tego, żeby w określonych, że tak powiem, warunkach trzymać się, a środki do produkcji drożeją. W związku z czym znowu dochodzimy do tego etapu, że osobą, która najwięcej straci na tym, że inflacja jest wysoka, na tym, że ceny energii elektrycznej idą w górę, no niestety będzie rolnik. Dlatego no niestety bardzo mało optymistycznie patrzę na to, co będzie działo się w kolejnych miesiącach. Dziękuję. No, szanowni Państwo, widać tutaj bardzo wiele takich po prostu, no, zwyczajnie w sieci nieracjonalności i kierowanie się jakąś dziwną polityką, której celów po prostu no, ciężko dosięgnąć, bo to ani to z nauką nic wspólnego nie ma, ani z doświadczeniem, tylko jakieś no, pomysły. Panie redaktorze,
bo tak do niektórych rolników, czy po prostu nas, rodaków, nie dociera to, że tak jak pan mówił, mogliśmy się śmiać z tego, co tam było wcześniej, a tu teraz to już jest. Co się stało na przykład na skutek takich ideologii w Holandii? Bo to myślę warto przypomnieć, co tam spotkało rolników, którzy zostali oskarżeni o to, że oj, ci to dopiero tego metanu i dwutlenku węgla dużo dają do atmosfery, no to trzeba ich tu zmniejszyć. Czym to się skończyło? Sytuacja w Holandii była właściwie identyczna do sytuacji, z którą później na ulicę wyszli rolnicy w Niemczech, rolnicy we Francji, rolnicy w Belgii, ale także po części w naszym kraju i innych krajach Unii Europejskiej. Rolnicy zaczęli zwyczajnie protestować przeciwko temu, że obarczani są oni zasadniczo całą winą za zło tego świata. Nie wiem zupełnie dlaczego akurat rolnictwo zostało wzięte na cel, kiedy wcale przecież nie jest największym, używając tej złej nomenklatury, trucicielem klimatu. To nie jest tak, że działania rolne odpowiadają za 30 czy 40% czy 50% zanieczyszczeń naszej atmosfery. To nie jest tak, że metan, który bierze się z hodowli bydła, powiększa rocznie o kilkadziesiąt procent dziurę ozonową. To są pomysły absolutnie poronione, głupie, po prostu idiotyczne. Ale panie, niestety panie redaktorze, przepraszam, to dziura ozonowa jeszcze istnieje? Bo ja pamiętam, takim małym dzieckiem byłem i tak się baliśmy wszyscy wychodzić na zewnątrz, bo tak straszono, że o tych godzinach nie wolno wychodzić, bo dziura ozonowa jest i absolutnie tutaj zabije nas. I w najbliższej przyszłości będzie tylko coraz gorzej. Ona się rozszerza i wszyscy naukowcy mówili, rozszerza się, będzie bardzo ciężko. No ale gdzieś tam powiedzieli, że we Francji to wypuszczają tam z jakiegoś urządzenia nie freon, tylko ozon, tak? Tam trochę go wypuścili. No i potem przez, nie wiem, co ile to już będzie, prawie 30 lat, nie słyszałem o dziurze ozonowej. Nawet gdzieś ostatnio, zaraz chwilkę, było, że się zmniejsza. O, ale to tutaj nagle się okazuje, że jest ta dziura ozonowa, ojejku. Sam pan redaktor widzi, jak absurdalnie brzmią te wszystkie historie. My możemy się z tego śmiać, ale jeżeli spojrzymy sobie na konsekwencje narracji, która wiąże się z tak absurdalnymi historiami, no to niestety skutki tego są absolutnie opłakane. Nawiązując do tego, co mówiła pani Maria, która telefonowała do studia w kontekście tego, o czym mówimy teraz, no to jedną z konsekwencji tego typu działań jest to, co działo się w tamtym roku czy dwa lata temu we Francji, gdzie w niektórych regionach spróbowano testowo wprowadzić pewne założenia Zielonego Ładu związane z ograniczeniem środków ochrony roślin i nawozów na plantacjach buraka cukrowego. Otóż to bardzo istotne, bo to, co stało się tam, może po części rozlać się na inne sektory upraw w całej Europie. Otóż tam znaczące, bo kilkudziesięcioprocentowe ograniczenie środków ochrony roślin w plantacjach buraka cukrowego spowodowało dosłownie zjedzenie 60% tych plantacji przez mszyce. To jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów. Jest także mnóstwo innych szkodników, chorób grzybowych, chwastów, które potrafią absolutnie zdominować konkretne uprawy i być może z takimi problemami będziemy musieli borykać się także w naszym kraju, a nasz kraj również od chwastów, od chorób roślin, od szkodników wolny nie jest i one na pewno nie ustąpią. To względem tego, co pani Maria mówiła choćby o rynku ziemniaków, a sytuacja będzie ponownie w Polsce wyjątkowo zła z tego względu, że planowane w Europejskim Zielonym Ładzie ograniczenie stosowania środków ochrony roślin będzie liczone od dzisiejszego poziomu zużycia tychże substancji chemicznych. A Polska jest jednym z tych krajów w Unii Europejskiej, a na pewno jednym z tych, w których rolnictwo jest najsilniejsze, który zużywa najmniej środków ochrony roślin. To znaczy, że ograniczenie stosowania pestycydów, fungicydów w Holandii, Niemczech czy Francji doprowadzi do tego, że faktycznie po reformie rolnicy z tamtych krajów będą mogli stosować mniej więcej tyle środków ochrony roślin, ile dziś stosuje Polska, ale to nasz kraj oberwie, ponownie mówiąc kolokwialnie, najbardziej i będzie mógł stosować tych środków ochrony roślin
mniej, aby dalej punktować pewną krótkowzroczność, głupotę i stronniczość Europejskiego Zielonego Ładu, warto nadmienić, że to, o czym mówiła pani Monika Przeworska, kwestia upraw ekologicznych, areału upraw ekologicznych, jeżeli spojrzymy sobie na badania Najwyższej Izby Kontroli, one były bodajże, dotyczyły lat 2014-19 i polskiego areału, to w tym badanym okresie pięcioletnim w Polsce areał upraw ekologicznych spadł o 25%. W tym samym czasie w krajach Europy Zachodniej, tu brane pod uwagę były Niemcy, Francja i bodajże Holandia, ten sam areał upraw ekologicznych zwiększył się o 1/4. To pokazuje pewne tendencje i kierunki, w których dziś zmierza rolnictwo w Europie Zachodniej i rolnictwo w Polsce, ale także krajach o bardzo podobnej strukturze rynku rolnego. Niestety jest trochę tak, że Unia Europejska pozwala się rozwijać gospodarczo tym nowym państwom, myślę tutaj o krajach pokroju Polski w kontekście stażów Unii Europejskiej, ale rozwijać się do pewnego ściśle określonego poziomu. To znaczy, kiedy kraj zaczyna, użyję tutaj brzydkiego kolokwializmu, zbytnio rumakować i staje się nagle zbyt silny w wielu dziedzinach, bo okazuje się, że w tym kraju konkretne grupy zawodowe potrafią ciężko pracować i wypracować dzięki temu dużo lepsze wyniki niż w innych krajach, to wówczas taki kraj, takie państwo należy zrównać do pewnego poziomu, pogrozić paluszkiem, dać klapsa, aby ono znało swoje miejsce w szeregu. Dopóki będziemy w Unii Europejskiej, niestety nie dane będzie nam zbytnio zbliżyć gospodarczo się do krajów starej Unii, ponieważ niestety rękami polskich polityków, także Unii Europejskiej, na tym, aby centralna i wschodnia Europa, ta unijna oczywiście, żeby aby nie rozwijała się ona zbyt szeroko. W kontekście choćby Niemiec, dużo bardziej dla nich opłacalny jest rozwój dziś Ukrainy jako pewnego spichlerza Europy, niekoniecznie Polski. Zresztą patrząc historycznie, zawsze było tak, że dla Niemiec to właśnie Ukraina była taką wielką spiżarnią, z której Niemcy chcieli brać pełnymi garściami. Niekoniecznie była to nasza ojczyzna. Ale jakby, aby tutaj nie być odebranym jako absolutnie skrajny eurosceptyk, można jeszcze te wszystkie programy zmienić, można jeszcze wyjść na prostą, natomiast do tego potrzeba pewnej trzeźwości i odpowiedzialności, bo kiedy tak daleko brnie się w fatalne w kontekście rolnictwa pomysły, jak dziś dzieje się to w kontekście unijnych instytucji, to potem trudno jest przyznać się do błędu. Odpowiedzialność nakazywałaby, aby w pewnym momencie jednak europejscy politycy powiedzieli, że tak, daliśmy nabrać się organizacjom, które mówiły nam o tym, że są ekologiczne, że wiedzą lepiej. Uwierzyliśmy zmanipulowanemu przekazowi ich ekspertów. Takiej narracji wreszcie oczekiwałbym od rolników, bo kiedy zmierzymy się ze skutkami ekonomicznymi, z następstwami ekonomicznymi tego, co dziś proponuje nam Komisja Europejska, będzie już za późno. My wówczas obudzimy się z ręką w nocniku i, mówiąc zupełnie brzydko, nie będzie czego zbierać z europejskiego rolnictwa. Nie będzie czego zbierać zarówno na polach, jak i nie będzie czego zbierać, ponieważ z tego rolnictwa w obecnym stanie absolutnie nic nie zostanie. A najgorsze jest to, że wszyscy zwolennicy tych programów wierzą ideologicznie, traktując to niejako sakralnie, religijnie, że to jest to absolutna konieczność, te zmiany w walce o klimat. Nasza planeta ginie, niedługo wszyscy usmażymy się od promieni słonecznych. Nie, to nie działa w ten sposób. No, przekaz informacji jest zawsze jednostronny. Tylko pokazuje się lodowce czy ściany lodu odpadające na biegunie północnym, ale nie pokazuje się, że zamarza ziemia od południa, biegunu południowego. No, tak to po prostu wygląda. W uzupełnieniu tego, co przed chwilą powiedział pan redaktor Podgórski, no bo faktycznie cały czas jesteśmy karmieni tym, że ten program no jest trudny do realizacji, oczywiście będzie wymagał pewnych poświęceń ze strony oczywiście rolników,
ale jest to bardzo dobry program, który pozytywnie wpłynie na klimat. Ale okazuje się, że jak wrócimy do znowu raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, to nawet ta agenda potwierdza, że niestety, ale cały ślad węglowy, cały generalnie efekt, który miałby pozytywnie wpłynąć na klimat, no niestety nie będzie miał, nie zostanie odniesiony przede wszystkim dlatego, że cała emisja, która zostanie ograniczona właśnie w Unii Europejskiej, przeniesie się do państw trzecich. Przede wszystkim dlatego, że no, ludzie chcą jeść, ludzi na ziemi przybywa. W związku z czym miejsca do produkcji naprawdę no, jest szansa na rozwój, ale okazuje się, że... No, w Izraelu potrafili, pani redaktor, w Izraelu potrafili pustynię przystosować do tego, aby uprawiać pomarańcze i wszystko, co potrzebne. No jak się chce, to można. Tego miejsca wystarczy na to. Czyli te emisje po prostu przeniosą się do takich miejsc. Ukraina, Rosja to są państwa, które naprawdę doskonale orientują się w tym, co dzieje się obecnie w Komisji Europejskiej. Oni naprawdę śledzą, jakie ograniczenia przed nami i jak rozmawia się z tamtejszymi producentami, to przede wszystkim no, można bardzo kolokwialnie powiedzieć, że oni się zbroją do tego, żeby przejmować rynek po Europie, która niestety no, wydała trochę wyrok na swoje rolnictwo i zamierza je bardzo drastycznie ograniczać. No i warto też zwrócić uwagę na to, kto będzie rozwijał rolnictwo właśnie w przywołanych państwach, dlatego że nie zawsze będą to Rosjanie, nie zawsze będą to mieszkańcy, jakby rodowici Ukraińcy, tylko bardzo często, tak jak wspomniał redaktor Podgórski, no jest to po prostu Zachód, który tam trochę zaczyna takie przyczółki, żeby zabezpieczyć swoje państwa, jeżeli chodzi o żywność, zaczyna sobie tam budować. No tylko pytanie właśnie znowu z polskiej perspektywy. Jaki Polska ma interes w tym, żeby brać się czynny udział w wygaszaniu europejskiego rolnictwa? No, jaki to w ogóle nasz interes w tym, bo my tutaj zaostrzamy różnego rodzaju normy jakościowe, po to, aby było, no tak przecież ufamy w to, wierzymy, aby było zdrowiej, no ale jednocześnie wypychamy produkcję poza granice Unii Europejskiej, a tam z tymi normami, no to tam żadnych norm można nie spełniać i tyle. Warto przywołać słowa Fransa Timmermansa, który przecież kiedy ogłaszał strategię, również zasadniczo część Europejskiego Zielonego Ładu, Fit for 55, wyrażał ogromne przekonanie, że inne kraje świata na pewno podejmą podobne trudy, które dobrowolnie chce na siebie narzucić Europa. Wystarczył jeden dzień, biorąc pod uwagę różnicę czasową, aby spotkało się to z bardzo ostrym wystąpieniem szefa australijskiego rządu. Australia jest, przypomnę, jednym z największych importerów paliw kopalnych i jednym z czołowych eksporterów tego typu surowców, który, mówiąc prosto, popukał się w czoło i powiedział, no drogi panie, proszę bardzo, jeżeli chcecie ograniczać, tak, jak najbardziej. Natomiast my nie mamy zamiaru dokładać tutaj do tego swojej ręki, bo nam zależy na dobru naszych obywateli, na ich pomyślności, na ich dobrobycie. Szkoda, że takiego myślenia nie potrafią zaszczepić w sobie także europejscy politycy, którym, nie oszukujmy się, nie będzie niczego brakować. Brukselskie i strasburskie pensje są bardzo wysokie. Pan A już tak, właśnie tak, jeśli tak mówimy, to o tym panu, jak już mówimy o tym Timmermansie, to jak państwo patrzą na te właśnie zabiegi o te środki unijne na rozwój, na odbudowę po COVID-zie? No i tak za panem redaktorem Ziemkiewiczem niby się to wie, ale jak tak do człowieka to dotrze, że niemieccy i austriaccy politycy już się powoli oburzają, że jak to Polsce nie wolno, nie można zabrać Polsce tych środków, bo przecież z jednego euro to 98 centów to wraca do nas, do Niemiec. No przepraszam, Trochę tak to niestety wygląda. Problemem jest to, że w momencie, kiedy powinniśmy wdrażać szereg instrumentów mających na celu odbudowę albo przynajmniej ustabilizowanie gospodarki po okresie pandemii, która przecież cały czas trwa, do której jeszcze cały czas nie przystosowaliśmy się w takim stopniu, w jakim powinniśmy, w tym czasie, kiedy powinniśmy dbać o stabilność sektorów gospodarczych, już nie tylko rolnych, wprowadzamy Europejski Zielony Ład.
No, to jest niestety logika działania unijnych instytucji. Tutaj gdzieś podamy pieniążki w gotowej formie, włożymy je do kieszeni, bo dobrze to wygląda wyborczo. To spotyka się z pewnym poklaskiem, ponieważ ludzie lubią, kiedy socjalnie rozdaje im się pieniądze. Natomiast jeżeli mówimy o samych mechanizmach, które mają stać się kołem zamachowym gospodarki, to my takie koło po prostu burzymy. No bo rozumiem, ale chciałbym wrócić do tego, może pani Monika, no bo tak, przepraszam, dla mnie to nie ma żadnej różnicy, czy obecny rząd te środki pozyska i wyda w jakikolwiek tam sposób, bo dobry, zły, mądry, roztropny, czy też nie, czy też tych pieniędzy nam nie dadzą i opozycja weźmie władzę, przejmie i oni wezmą te pieniądze. Tylko bez względu, kto te pieniądze weźmie, który rząd, która partia polityczna, to 98%, 98 centów z każdego euro trafi i tak do Niemców. To są przepraszam dwie bardzo, kwestie. Dlatego przede wszystkim jestem spokojna, że te pieniądze trafią do nas, no bo po prostu Niemcom się opłaca, żeby te środki do nas trafiły. Ale tutaj też za redaktorem Ziemkiewiczem. Jeżeli biorę kredyt, to cieszę się, jak mogę być dysponentem całości pieniędzy, które trafią na moje konto. A niestety w przypadku funduszu, o którym mowa, to nie do końca tak będzie, bo to faktycznie jest cały plan jest jednym wielkim europejskim kredytem, który zaciągamy razem. No my jesteśmy jakby jednym z udziałowców tego kredytu, ale nie do końca my będziemy do końca decydować o tym, na co te środki trafią. W związku z czym no, sytuacja jest bardzo skomplikowana i nie do końca, niekoniecznie nam powinno zależeć na tym, żeby te pieniądze trafiły i na pewno nie powinniśmy jako kraj iść na kolejne ustępstwa, tylko po to, żeby te pieniądze dostać, dlatego że no nie do końca, nie tylko nam opłaca się to, żeby te pieniądze do nas trafiły. A tak jak wspomniałam, dobrze jest, żeby pieniądze, które mają trafić do Polski, to żeby Polska mogła decydować, na co te pieniądze zostaną wydane. A jeżeli już teraz słyszymy, że oczywiście to będzie odbudowa kraju po pandemii, ale jednak bardzo zielona, bardzo zrównoważona, czyli wszystko zgodne z technologiami, które są nam no, wciskane i oferowane właśnie przez Zachód, no to chyba jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. No, ale no wiecie państwo, no jeśli tutaj o radości i skrobogów, no jak ktoś ma wielu bogów, no to wiadomo, nie wie już, któremu służyć. No i pojawia się jakiś problem. No, ale trzeba to rozwiązać, bo tak niedługo to chyba dojdzie do tego, że takie właśnie będą koncerty na polach, a Europejczycy flagami będą zbierać stonkę w ramach akcji oczyszczania klimatu i nie pryskania tutaj ziemniaków, pyr, kartofli, gruli, tak? Tylko będą mieszkańcy z miast, może przymusowo, no chyba tak, no bo kto by tam poszedł dobrowolnie, przymusowo będą szli zbierać stonkę. Ja mam taką nadzieję, że Polska wykorzysta to, co dzieje się obecnie, jeśli chodzi o kwestie energetyki, do tego, żeby popatrzeć już na rolnictwo. No bo faktycznie teraz w piątek wszyscy obserwowaliśmy protest, który odbywał się w Luksemburgu, protest górników z kopalni w Turowie. I myślę, że każdy z nas patrzy na to, jakie podwyżki energii elektrycznej przed nami. Te podwyżki biorą się właśnie z niczego więcej, jak właśnie z prowadzonej przez Unię Europejską polityki klimatycznej, energetycznej, z Nowego Zielonego Ładu. W związku z czym widzimy, że każdy konsument poczuje w swojej kieszeni za chwilę, jak kosztowna jest to polityka. I myślę, że jeżeli widzimy to teraz, jeżeli widzimy to, jak silne stanowisko zajmuje Komisja Europejska, jeżeli chodzi właśnie o naszą elektrownię, jak nie zważają na to, że za chwilę może energii po prostu elektrycznej zabraknąć, bo klimat, to myślę, że jest to dobry moment, żeby właśnie politycy rządzący w Polsce, ale także politycy, którzy z ramienia Polski zasiadają w Parlamencie Europejskim, no jednak przemyśleli to, co robią i to, co dzieje się w ogóle w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, czy na pewno musimy zgadzać się na wszystko, czy na pewno nie powinniśmy jednak mieć odwagi, żeby mówić w interesie Polski, a nie za wszelką cenę pokazać, że tak, że jesteśmy jednością, że będziemy zgadzać się absolutnie na wszystko, bo niestety te projekty są dla nas zgubne. A my jako Polacy jesteśmy w dodatkowo bardzo trudnej sytuacji, dlatego że jak rozmawiamy z rolnikami z innych państw Unii Europejskiej, którzy wbrew propagandzie Komisji Europejskiej również z całą stanowczością sprzeciwiają się wprowadzeniu Nowego Zielonego Ładu i obostrzeń z nim związanych, to niestety pytają,
gdzie jest w tym wszystkim komisarz rolnictwa? Dlaczego komisarz rolnictwa nie broni rolników? Dlaczego komisarz europejski stoi po stronie pana Fransa Timmermansa, który za politykę klimatyczną odpowiada i współ i wraz stara się być piewcą Nowego Zielonego Ładu, a nie stoi po stronie rolników? Więc ja myślę, że... Żeby to nie było to, co pani mówi, wołaniem na puszczy, no ale tutaj też taką mam podpowiedź, że tak w sumie tej stonki to nie będzie można zbierać. Przecież stonka ma swoje prawa. Ziemniaki należą do stonki. I uczucia. No, przepraszam, no bo to jak już mówimy A, no to B. Dla nas zostanie sztaw i mirabelki, chyba że mszyce będą pierwsze. To ciekawe. Ale... Szanowni Państwo, wychowaliśmy sobie całe pokolenia już ludzi, którzy mają prawa wyborcze, którzy od szkoły podstawowej, gimnazjum, uczyły się o ochronie klimatu i konieczności redukcji emisji dwutlenku węgla, ograniczania energii, no, poszanowania wody oczywiście jak najbardziej. No i teraz tak ta cała ta dziura ozonowa, ja tak pamiętam, u nas w domu to chyba ze 30-40 lat lodówka jedna działała. No i a teraz... Co chwilę lodówki się psują, trzeba kupować nowe, tamte na złom. Jakiś to jest koszt produkcji takiej lodówki, tego wszystkiego tak naprawdę. Ile to trzeba dwutlenku węgla wyemitować? Jakaś dziwna ta materiałowość taka słaba się porobiła i tu jakoś nie ma na to żadnej reakcji. No a tutaj obawa o dziurę ozonową, a tymczasem w każdym urzędzie, już w prywatnych domach, wszędzie klimatyzatory. No ciekawa sprawa. Jak tak dalej pójdzie, no to zakażą klimatyzatorów i w domach, i w biurach. Nie będzie, koniec. Będziemy się pocić i grzać. A w zimie to będziemy w norkach siedzieć w domu, chyba w kożuchach, bo też nie będzie można ogrzewać już chyba niczym. No bo jakże to tak? Państwo, tutaj warto państwo, powiedzieć, że faktycznie norki są najbardziej ekologicznym, że futra w ogóle naturalne są najbardziej ekologicznym z możliwych, jeżeli ale niektórzy twierdzą, że sztuczne futra z ropy naftowej tak naprawdę, one są ekologiczne. Panie redaktorze, swoją drogą, jeżeli jesteśmy przy temacie zwierząt futerkowych, no to jak wspomnieliśmy z panem redaktorem, jesteśmy w dość trudnej sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę, no bo faktycznie kryzys przed nami, a okazuje się, że kilka dni temu posłanka Lewicy po raz kolejny stara się podnosić kwestię zakazu hodowli zwierząt na futra, po raz kolejny nie spotyka się z hodowcami, z producentami, tylko po prostu rzuca taką myśl, że znowu będą o to walczyć, że znowu będą podnosić kwestię właśnie samego zakazu. Na pewno będą zmuszać Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby zająć stanowisko w tej sprawie, bo tylko po to mam wrażenie to jest. No i przede wszystkim po to, żeby budować właśnie taki negatywny znowu przekaz na temat wsi i rolnictwa. Dlatego, że niestety, ale sam temat jest wykorzystywany przez lewicę wyłącznie do tego, żeby budować bardzo negatywny przekaz na temat samej hodowli, produkcji, rolników. Także znowu kolejne ciekawe tygodnie przed nami. No ataków nic, na rolnictwo. Szanowni Państwo, dziękuję. Nic tylko uwolnić wszystkie koty, zakaz sterylizacji psów, kotów, przecież ile ludzi ma. No te papugi też trzeba wszystkie wypuścić. Obojętnie, no wszystkie zwierzątka, które mamy, trzeba po prostu uwolnić. Uwolnijmy wszystko, tak. Będzie dobrze, miło i fajnie, a później wsadzimy zęby w tynk, no bo nie będzie co jeść. Ale to proszę Państwa tak komicznie troszeczkę, żebyśmy w tej całych różnych negatywnych informacjach nie za bardzo się tym wszystkim tak przejmowali. Jest jeszcze stwórca, który to wszystko stworzył. Można tak powiedzieć, że jeśli się chce rozśmieszyć Pana Boga, to wystarczy mu powiedzieć, co będzie się jutro robiło. Tym akcentem dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się, życzę błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.